Lepszy, lepszy, nie dotykaj go! Zagraniczniak jakiś. Przygód szukasz? Witaj w domu Jarla Udalryka z czcigodnego klanu Brokwar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Ten Jarl znowu miał proroczy sen. Moment, zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie, jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Szukam Cerys. Nie wiesz, gdzie ją znajdę? No, mam nadzieję, że poszła do wioski, bo dawno nas nie odwiedzała i chciała porozmawiać z ludźmi. Ale... Ale? Obawiam się, że mogła też pójść do starego domu Jarla Udalryka. Choć próbowałem ją od tego odwieźć. Ludzie z klanu Brokwar wstydzą się przed Ankreid? Nie o to chodzi. To dziwne miejsce. Ludzie mówią, że tam straszy. Świetnie. Uwielbiam nawiedzone domy. Ale po co Cerys miałaby tam iść? Nim wyszła, długo rozmawiała z Jarlem. Zdaje się, że chciała mu pomóc. W czym? Wybacz, muszę do niego iść. Obiecujący początek poszukiwań. A pamiętacie, jak w Zatoce Sowe złapał nas Storm? Pamiętam jak dziś. Ovgul wypadł za furtę, bo mało się nie utopił. Udalryk skoczył i go wyratował. Słyszałam, że Cerys cię odwiedziła. Ano, zaszczyt córka Ankreid gościć. I tak po nich przyjechała? To nie Cerys. Straciła przytomność. Muszę ją stąd zabrać.
się stało? Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem.
grane. Jak? Znalazłeś miecz? Znalazłem. No to prowadź. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? Było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. Z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię do mnie ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją Bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko Bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz... Głosy bogów. To nie bogowie. Wasz słowa, cudzoziemcze. Jesteś na skelijskiej ziemi, a tu oddajemy cześć bogom. Gdyby nie to, że jesteś gościem Ancrate! Jarlu, Wiedźmin na pewno nie chciał cię obrazić. Wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Pomogę ci i obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć.
Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czy im rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Chyba tutaj. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka.
ważnego. Tak oddanego Bogu. Zębak wstydź. To nie boisz. Czemu? Czemu to zrobiłeś? Taki łeb olbrzyma z kominkiem, to dopiero... Co się dzieje? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś Akiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dalryka. To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy... Hima to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Hima przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Hima to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie.
No a co z tą drugą metodą? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy bleżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą, jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Co mam powiedzieć? Przejrzałaś nas. Czyli spróbujemy najpierw podstępu? Spróbujemy. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leże Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. Rozejrzyjmy się. Ta robota. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. Ciri! Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Ktoś sobie kiedyś złamie nogę albo kark. Stłuczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Ponoć rozbicie lustra to 7 lat nieszczęść. Stara kołyska. Nie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt! Myśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Weź. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi.
Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Rzuć je do pieca! Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulg. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Poradzisz sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Him był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speaker Rock? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Wzajemnie. Bywaj.